godzina łaski, prośby i obietnice. Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono godzinę łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne, jak marmur, poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan mój, boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu. Jak odprawić godzinę łaski? Maria zachęca, by każdego 8 grudnia o godzinie 12 udać się do kościoła i tam się modlić. Jednak jeśli nie jest to możliwe, można także prosić o łaski w domu, w pracy, tam, gdzie akurat przebywamy. Ważne jednak, aby zbyt łatwo nie zwalniać się z możliwości pójścia do świątyni. Maria powiedziała, jeśli ktoś w tym czasie nie może nawiedzić kościoła, oczywiście nie trzeba poświęcić na modlitwę całej godziny, jeśli nie jest to możliwe. Jednak im ofiarniej podarujemy czas niepokalanej, tym szczodrzej ona obsypie nas swoimi łaskami. Każda chwila, którą spędzimy przytuleni do obietnicy Matki Bożej, okaże się bezcenna. Pamiętajmy, by powierzać niebu nie tylko intencje swoje i swojej rodziny, lecz także pokój na świecie, Kościół powszechny i nawrócenie grzeszników. Maria pragnie bowiem wyprosić nawrócenie dla wielu grzeszników. Będą masowe nawrócenia, mówiła w objawieniu. Każda forma modlitwy jest dobra, jednak dobrze jest pamiętać, zwłaszcza o różańcu. Niepokalana w wielu objawieniach prosiła o tę właśnie modlitwę. Prośmy, ale także dziękujmy. Maria, mówiąc o godzinie łaski, obiecała morze łask, nawet jeśli jeszcze ich nie widzimy, to już mamy za co dziękować. Wdzięczność natomiast otwiera serce na jeszcze więcej skarbów z nieba. Godzinę łaski należy zacząć od znaku krzyża i przypomnienia sobie w skupieniu obietnic Matki Najświętszej. Co obiecuje mi Matka Najświętsza? Ona zapewnia, że godzina łaski zaowocuje wieloma nawróceniami. Następnie dobrze jest prosić o łaskę nawrócenia dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują. Serca zatwardziałe i zimne, jak ten marmur, zostaną dotknięte Bożą łaską i staną się wiernymi czcicielami naszego Pana i będą Go szczerze miłować. Prosić o tę łaskę trzeba także dla siebie i najbliższych. Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych. Nie trzeba się bać prosić o łaski, nawet największe. Nasz Pan, mój boski Syn Jezus, ześle swe przeobfite miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci. W dalszej części modlitwy należy prosić o łaskę nawrócenia dla grzeszników. Każdy, kto będzie się modlił w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską przez me macierzyńskie serce. Będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę. Na końcu trzeba podziękować za tę łaskę, którą aktualnie Matka Najświętsza gwarantuje modlącemu się. W tym momencie można zacząć rozmawiać z Marią modlitwami, które są najbliższe sercu proszącego. Można odmówić różaniec, przeplatając go aktami miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję i żalu za grzechy, ach żałuję za me złości. Następnie wyznać swą wiarę w Boga, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, wychwalać Jego dobroć, chwała na wysokości Bogu.
oddać się Maryi pod opiekę. Cały jestem Twój, o Maryjo. To słowa szczególnie miłe Matce Bożej. One otworzą dla modlącego się jej serce, zwracającego się do niej zaś niech otworzą na jej dary.